imię i nazwisko. Tomasz Świątek. Zawód. Obieży świat. Miejsce zamieszkania. Nieokreślone. W chwilach wolnych od zajęć przebywa w indiańskim tipi niedaleko Krosna nad Wisłokiem. Przynależność państwowa. Ludzkość. Znajomość języków obcych. Polski. Znaki szczególne. Rower. Znaki charakterystyczne. Czerwona czapka z pomponem. Strój kolarski marki Puma w kolorze Yellow Bahama. Hobby. Pomaganie staruszkom. Leczenie ptaków. Życie. W drodze do Turcji. 14 lipca, 21 września 2008 roku. W niedzielę 21 września 2008 roku, po 72 dniach podróży, Tomasz Świątek wrócił do rodzimego Krosna. Skąd? Nie od przyjaciół i nie z przejażdżki za miasto. Licznik zamontowany przy jego rowerze zarejestrował około 6000 km. Taki szmat drogi przejechał tam i z powrotem, nie wliczając w to około 900 km pokonanych innymi środkami transportu. Trasa jego wędrówki przebiegała przez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, docelowo Turcję, następnie przez Rosję, Ukrainę i ponownie Słowację. Po raz drugi obrał Turcję za cel swojej podróży. Dziś mówi, że gdyby nie miesięczna wiza, to zostałby tam na dłużej. Podczas nocnych postojów Tomasz wypełniał dziennik podróży. Obok osobistych przeżyć z drogi uwiecznił w nim wiele wpisów od spotkanych ludzi i turystów, również ich adresy i wyrazy uznania dla trudu podjętej przez niego pielgrzymki. Zapamiętał ten kraj muzułmanów w tylko sobie właściwy sposób. A dla Krośnian, którzy o Turcji mogą tylko pomarzyć, przywiózł ze sobą 1100 zdjęć, które uwiecznił na 32 kliszach fotograficznych. 14 lipca, poniedziałek, 97 km. O 7:45 rano, nie za wcześnie, lekko podekscytowany przed kolejną podróżą, wyjechałem z Krosna w kierunku miejsca piastowego, Dukli, Barwinka, prosto na Słowację. W Stropkowie czekał mnie wydatek rzędu 320 koron. Musiałem kupić opony do roweru. Bez takiego zapasu wyprawa to czysty... dalej przemilczę. Później odwiedziłem znajomych Słowaków i równie znajomy zalew do Masa. Szybko rozbiłem namiot i zrobiłem w środku wielkie zamieszanie. Całe bogactwo z sakw i kieszeni rozłożyłem na macie i oglądając każdą rzecz z osobna, po kolei, dokładnie sprawdzałem, czy mam ze sobą wszystko, co niezbędne. Trochę jedzenia, obowiązkowo szczoteczka do zębów, jakieś ubrania na zmianę, mapy, dokumenty, pieniądze. Takie rzeczy trzeba sprawdzić, póki Polska w miarę blisko. Kilkanaście godzin podróży rowerem. W końcu ściemniło się. Orzeźwiający chłód lipcowy dał mi wytchnienie. Położyłem się spokojny, z niezmąconym umysłem. Nie pamiętam, czy śniła mi się Turcja. 15 lipca, wtorek, 38 km. Wyjechałem spod zalewu do Masa dopiero około godziny 16. Późno, ale padało jak z cebra i nie mogłem wyjechać wcześniej. Po 38 kilometrach jazdy w mrzawce rozbiłem namiot w miejscowości Polanka, nadal na Słowacji. Przenocowałem tradycyjnie, pod cudzym domem, tym bardziej, że mieszkający tam Słowacy nie mieli nic przeciwko. Później zaprosili mnie do siebie na kolację. Wspólnie obejrzeliśmy film z mojej ostatniej wyprawy do Rosji. 16 lipca, środa, 144 kilometry. Dziś mam za sobą 144 km pedałowania. W południe zatrzymałem się na chwilę w Trebisowie. Tam spotkałem starego znajomego, który, o ile dobrze pamiętam, pełnił albo nadal pełni jakąś wysoką funkcję w mieście. Zaraz, jak on się nazywa? Spotkaliśmy się po kilku latach. On poznał mnie, a ja jego. Tylko nazwiska nie mogę sobie przypomnieć. Dałem mu swój film z Rosji i powiedziałem, żeby obejrzał kiedyś, w wolnej chwili. Chciał, żebyśmy się spotkali wieczorem przy kolacji, ale nic z tego nie wyszło, bo napięty kalendarz, sprawy zawodowe i tak dalej. Powiedziałem, szkoda, i poszedłem obejrzeć miasto. No więc tak wygląda Trebiszów? Powoli przypomniałem sobie miasto. Po krótkim, turystycznym zagapieniu ruszyłem dalej, na stronę węgierską. Przed nocą rozbiłem namiot w Nierekhaza, już na Węgrzech.
17 lipca, czwartek, 140 km. Mniej więcej około godziny 16 dojechałem do granicy rumuńskiej w Oradea. Pod wieczór, po 140 km pedałowania, kiedy żegnam Węgry i witam Rumunię, nie mam sił pisać. Mam nadzieję, że zdjęcia, które zrobiłem w drodze, same coś powiedzą, może nawet więcej. Zawsze Coca-Cola. Refren tej krótkiej reklamówki telewizyjnej narzucił mi się i natrętnie do mnie powraca, po tym jak rozbiłem namiot w Sakahat, tuż obok zakładów Coca-Coli. A swoją drogą, ciekawe, czy rano poczęstują mnie Coca-Colą. 18 lipca, piątek, 125 km. Po 125 km podróży, gdzieś na przydrożnym parkingu spotkałem tirowców z Polski, rodaków z Wadowic. Życzliwie poinformowali mnie, że mogę się tutaj zatrzymać, umyć, bo jest natrysk i odpocząć. Zaoferowali, że pod moją nieobecność przypilnują mój rower i cały nań ekwipunek. Świetnie, pomyślałem. Komu jak komu, ale rodakom można zaufać. I bez obaw ruszyłem do łaźni przydrożnej. Jak przyjemnie się odpoczywa pod strumieniem ciepłej wody, w mydlinach, szamponów i mydeł, wiedzą nie tylko podróżnicy. Ale kiedy wyszedłem z łaźni, mój przyjemny nastrój prysnął jak bańka mydlana. Wściekły jestem, gdy ktoś nie dotrzymuje danego słowa. Na parkingu tir stał zamknięty, wokół żywego ducha, a obok mój rower i cały nań ekwipunek samotny, bezpański, niczyj, bez żadnego dozoru, czeka zapraszająco na złodzieja. A niech to! Przecież mogłem stracić wszystko. I o noclegu pośród rodaków już mowy nie było. Nawet nie patrzyłem za siebie, jak odjeżdżałem stamtąd. I nagle myśl zabysła w umyśle żywa. Przecież gdzieś w pobliżu musi być dom Moniki i Trajana, Rumunki i Włocha. Kilka lat wcześniej nocowałem pod ich domem. Ona niegdyś pracowała we Włoszech i właśnie tam poznała swojego przyszłego męża. Nie myliłem się, jakoś trafiłem. Zastałem ich w domu i przyjęli mnie życzliwie. Monika miała świetną koszulkę. Szkoda, że nie zapytałem, skąd ją ma. W Polsce byłaby żywą reklamą swojskich narodowych wyrobów. 19 lipca, sobota, 112 km. On Sergio, ona Andela. A może Andrela? Spotkałem ich przed miastem Kluina Poca w Rumunii, jak pozowali do zdjęć ślubnych w plenerze. Młoda para. Złożyłem im życzenia, pstryknąłem kilka zdjęć, a oni chcieli się podzielić ze mną szczęściem i poczęstowali mnie kielichem. Na nic wskurały się gesty odmowne. Słowa, że podróżnikiem jestem, że w drodze nie piję, że prowadzę. Grzech nie wychylić do dna, więc wychyliłem głębszego stoastem za zdrowie młodej pary i ruszyłem dalej w drogę. A za miastem nagle potężna góra przede mną wyrosła. To wzgórze Homorot. Imponujące widoki. Tu właśnie rozbiłem namiot. W miejscowości Rupea, na wzgórzu Homorot, znajdują się ruiny XII-wiecznego zamku chłopskiego. Może to i szczęście, że nie będę nocował w pobliżu zamku Drakuli. Chcę dziś powiedzieć temu zakątkowi Rumunii Bonne Sera, czyli dobry wieczór. Ale co z tego, kiedy oczy same zamykają się na dobranoc? 21 lipca, poniedziałek. 108 km. Zanim dzisiaj zrobiłem zakupy, musiałem pokonać długą i męczącą drogę przez przełęcz w Karpatach na wysokości 1000 metrów. Ostatecznie przejechałem dziś 108 km. Jednak w drodze szybko zapomniałem o zmęczeniu, a zamiast tego szeroko otworzyłem oczy. Powtarzając sobie, że nie samym chlebem człowiek żyje, syciłem duszę pięknem natury stworzonej przez Boga. Medytację przerwali mi dwaj turyści, którzy pojawili się nagle na horyzoncie i za każdym ruchem pedałów byli coraz wyraźniejszymi punkcikami. W dalszej drodze byłem samotny. Wreszcie sklep. Kupiłem coś do jedzenia. Jogurt po niespełna 2 leje i 250 gram margaryny. W sumie zapłaciłem niespełna 4 leje. Teraz idę spać. Gdzie jestem? Gdzieś koło Bukaresztu. 22 lipca, wtorek. 113 km. Miałem ciężki dzień. Najpierw znalazłem się na drodze szybkiego ruchu, gdzie zatrzymali mnie policjanci i wytłumaczyli, że dla rowerzysty jazda autostradą jest nazbyt niebezpieczna. Musiałem się wrócić 5 km aż do zjazdu z głównej drogi na drogę poboczną, której oczywiście nie ma na mojej mapie. Wieczorem, po 113 km jazdy, spędziłem noc na budowie koło Bukaresztu, razem z robotnikami. 2 dni później problemów z drogą ciąg dalszy. Budowa autostrady.
To chyba właśnie z tej okazji, że jest w remoncie, robotnicy pościągali znaki Primo informujące o remoncie, Secundo o tym, gdzie właśnie się znajduje. Może to koniec świata? Miejsce spokoju i niezakłóconego snu słodko drzemiących w skwarze dnia w porze siesty robotników? Jakimś cudem, sam nie wiem jak, przejechałem przez most na Dunaju i skręciłem na Czarną Wodę. 25 lipca, piątek, 110 kilometrów. Virginia jest ładną kobietą. To Niemka, urodzona gdzieś pod Berlinem. Latem pracuje na plantacji arbuzów w Bułgarii, a zimą handluje w Polsce. Jest ciekawa świata prawie tak jak ja. Po 110 kilometrach jazdy, tuż przy plantacji, w której pracuje Virginia, rozbiłem namiot i zdaje mi się, że zaraz zmrużę oczy. Ze zmęczenia zapomniałem o istnieniu szczoteczki do zębów. Jeszcze czuję smak arbuza w ustach. 26 lipca, sobota, 62 kilometry. Varna, kraina bułgarskiego wina nad Morzem Czarnym. Tu odwiedziłem Polki, Monikę i Klementynę, córki znajomego z Łężan koło Krosna. Właśnie wybierały się na urodziny kolegi, jeśli dobrze zrozumiałem Stiepana. W ten sposób przepadła mi możliwość noclegu, ale nie ma tego złego. Tuż za Varną, w kierunku na Burgas, znajduje się tor samochodowy, na którym Bułgar i Francuz dawali popisy kaskaderskie. Z rozmowy z nimi wywnioskowałem, że przygotowują się do jakichś zawodów. To pod ich domem rozbiłem namiot i wreszcie zrobiłem porządne pranie. Później towarzyszyłem im przy przyrządzaniu rakii, czyli wódki z gruszek jasowskich. Naprodukowali tego chyba w 10 stulitrowych beczkach. 27 lipca, niedziela, 100 kilometrów. W Burgas rozbiłem namiot obok miejscowego fitness clubu. Spotkałem rowerzystę ze Szwecji, który podróżuje tak jak ja. Wymieniliśmy się mailami i przekonaniem, że nasze rowery są o niebo lepsze od tych z fitness clubu. Wykąpałem się w tym samym miejscu co 7 lat temu nad Morzem Czarnym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ta sama plaża nudystów, czyli jak kto woli na turystów, choć teraz nie ma na niej prawie żywego ducha. Tutaj ci niepozbawieni garderoby, czyli tekstylni, są raczej niemile widziani. W dalszej drodze zaczepili mnie bułgarscy cyganie. 28 lipca, poniedziałek, 108 kilometrów. Dziś mam za sobą dość strome podjazdy pod granicą turecką w miejscowości Malko Tarnowo. Po stronie tureckiej drogi w budowie brakuje znaków. Zaraz, skąd ja to znam? Około 18.30 przekroczyłem granicę turecką z biletem w kraj docelowy. Miesięczna wiza za 10 euro. Kolację zjadłem z robotnikami, twórcami tych dróg. Dzisiejszą noc spędzę w lesie. 30 lipca, środa, 95 kilometrów. Turcja. Przede mną morze Marmara. Ładna plaża, ciepła woda. Pięknie. Miło było się wykąpać. Wreszcie przyszedł czas, by rozbić namiot. I tu pierwsza porażka. Miejscowi nie pozwolili mi. Wezwali policję, więc musiałem zabrać manatki i jechać dalej. W końcu natknąłem się na ośrodek wypoczynkowy, wokół baseny i korty tenisowe. O dziwo, tu przyjęli mnie miło i bez żadnego problemu mogłem rozbić namiot. Chwilę gawędziłem z ludźmi z Gruzji i Tbilisi, pracownikami tego kompleksu. 31 lipca, czwartek, 91 kilometrów. Przedmieścia Stambułu, największego ośrodka miejscowego i transportowego w Turcji. O ile dobrze pamiętam, Stambuł założono w VII wieku przed naszą erą jako greckie Bizancjum. Przed meczetem Aja Sofia zapytałem miejscowego taksówkarza o drogę do Adampola. A ten zamiast wytłumaczyć mi, którędy powinienem jechać, ciągnie mnie za rękę do taksówki i mówi, że koniecznie musi mnie tam zawieźć. Kiedy stanowczo mu odmówiłem, wskazując na rower jako własny środek transportu, ten bezczelnie sięgnął po mój proporczyk miasta Krosna. Skończyło się na drobnym, aczkolwiek stanowczym szturchańcu. Stambuł to piękne miasto. Wśród zabytkowych atrakcji są tu akwedukty z IV wieku, mury miasta o długości 8,5 km z V wieku, Hagia Sofia, czyli najważniejsza świątynia bizantyjska z VI wieku. Obecnie muzeum, rezydencja sułtańska i twierdza Yedi Kule z V wieku. Meczety Selimiye i Sulejmanije, Ahmedije, czyli błękitny, jedyny na świecie z 6 minaretami z XVII wieku, czy wielki bazar z XV-XVIII wieku, funkcjonujący do dziś.
Jednak wydaje mi się, że miasto jest jeszcze piękniejsze nocą, gdy w półmroku zakwita kolorowymi światłami neonów. W porach, gdy słyszałem nawoływanie z meczetów do modlitw, zamierałem w skupieniu. To niesamowite usłyszeć w tym samym czasie płynące z wszech stron nawoływania z wielu świątyń. Turkowie może i są religijni, ale ci, których widziałem, nie przejęli się szczególnie tym czasem wyznaczonym na modły. Ja przeciwnie. W prawdziwie religijnym skupieniu szukałem miejsca na nocleg. Pierwsze zapytałem żołnierzy z marynarki wojennej, czy mogę przenocować na terenie ich jednostki. I tu odmowa. Trudno. Pojechałem dalej. Trochę się natrudziłem, zanim dotarłem na most bosforski i prowadzącą przezeń autostradę. I tu nie obyło się bez niespodzianek. Policja zatrzymała mnie i kazała zjechać z głównego pasa drogi na poboczne. W końcu udało się. Przejechałem przez most. O godzinie 21 przekroczyłem granicę Europa-Azja. Jestem w Azji. Stambuł to jedyne miasto na świecie, które leży na dwóch kontynentach. Obydwa łączy właśnie most bosforski. Mam wrażenie, że most jest jak wielki kameleon, który budzi się nocą i przyciąga wzrok kolorowym oświetleniem. A nad Bosforem noc wisi na cienkim włosku. Przyjemny letni wieczór, tłum ludzi, sezon grillowania i pikników w europejskim stylu. 1 sierpnia, piątek, 21 km. Po 21 km jazdy dotarłem do Polonezkoj, czyli Adampola. To osada polskich emigrantów, założona w XIX wieku. Znajduje się na obrzeżach Stambułu. Ma własny kościół i cmentarz parafialny. Tam odwiedziłem dobrych przyjaciół, Edwarda Dochodę z synem Feliksem. Edwarda poznałem 7 lat temu, właśnie w Adampolu. Dziś skończył 90 lat. Później odwiedziłem dom pamięci cioci Zosi, czyli Polki Zofii Ryży, która jeszcze przed śmiercią oddała swoją posiadłość na muzeum. 2-9 sierpnia. Po kilkudziesięciu kilometrach jazdy zostawiłem za sobą Izmit. To miasto w północno-zachodniej Turcji nad Zatoką o takiej samej nazwie. To duży ośrodek przemysłowy, port morski i węzeł komunikacyjny. Z kolei w Bozuik zadziwiły mnie postawione wzdłuż dróg olbrzymich rozmiarów pomniki, bodajże wszystkich przywódców tureckich. Przy głównej ulicy postawiono ich kilkanaście. W piątek po 131 km jazdy zatrzymałem się na nocleg pod namiotem przy klubie łaźni tureckiej na przedmieściach Antalii. Spotkałem Nataszę Skirowa, która tam pracuje. Z łaźni nie skorzystałem, bo zbyt późno przyjechałem do miasta. W sobotę przed 15 dotarłem do Antalii i dźwięczna reklamówka Coca-Coli znów zabrzmiała w moich uszach. W zakładzie tego napoju chyba mieli jakąś awarię. Antalya to miasto i kąpielisko. Niegdyś ważny port krzyżowców z zabytkową twierdzą rzymsko-bizantyjską, meczetem z fletowym minaretem, a w pobliskim kąpielisku Side znajduje się największy rzymski teatr. Oczywiście po drodze dużą atrakcję stanowią ruiny budowli rzymskich i greckich. Noc spędziłem w bazie kierowców tirów, mimo poprzednich nie najlepszych doświadczeń. Kierowcy okazali się w porządku. Wśród nich byli Polacy, Ewa i Marek Reczek z Bielska Białej. W moim dzienniku podróży złożyli pamiątkowy wpis. Długich, wspaniałych tras i szczęśliwych powrotów dla naszego ziomka życzymy z całego serca. 10 sierpnia, niedziela, 87 km. Przede mną dwie przełęcze. Dziś wyjątkowo zostałem zaproszony do tureckiego domu na obiad. Kiedy chciałem zaczerpnąć wody przed meczetem, podszedł do mnie młody Turek. Po krótkiej rozmowie, gdy powiedziałem mu, że jestem podróżnikiem, zaprosił mnie do siebie. Powiedział, że mogę się u niego posilić, a nawet przenocować. Niestety musiałem podziękować i odmówić gościny, bo godzina młoda, droga przede mną długa i czasu było szkoda. W miejscowości Kajalar obok ruin Zamku Rzymskiego, gdzie zrobiłem krótki przystanek, spotkałem Polaków, Kasię i Jacka z Warszawy, którzy podziwiali ruiny i tak jak ja zwiedzali Turcję, tyle że podróżowali samochodem. U nich kupiłem 100 lirów tureckich. 12 sierpnia, wtorek, 85 km. Gdyby nie dziennik, straciłbym rachubę dni. Tę noc spędziłem w Gaju Oliwnym. Wcześniej natknąłem się na kilkanaście skalnych grobowców. 13 sierpnia, środa, 101 km. Pajlar, Richard Gontap. To turyści z Hiszpanii, z którymi minąłem się w drodze. Podróżowali na rowerach, jechali w kierunku Stambułu. Podobnie jak ja przyglądali się ruinom greckim i rzymskim, w Kiskalesi, a wcześniej także w Kumkuis i Ajas.
Tutaj tereny są bardzo skaliste i panuje wysoka temperatura. W cieniu dochodzi nawet do 40 stopni Celsjusza. Miałem trudności z jazdą. Zmęczenie, ciągłe pragnienie, pot skrapiający się na czole, na domiar złego zęba wypadła mi plomba. Wziąłem to za znak rychłego powrotu do kraju, gdzie czeka na mnie wygodna kozetka lub, jak to woli, fotel dentystyczny. I przyznam, że ta perspektywa wydała mi się w ciężkich godzinach podróżowania wyjątkowo przyjemna. Nocowałem pod namiotem przy stacji benzynowej. 15 sierpnia, piątek, 95 km. 95 km jazdy. Dziś przejeżdżałem przez dwie przełęcze na wysokości 970 metrów nad poziomem morza. Przede mną wynurzyło się miasteczko Nur Daglari. Wiatr był tak silny, że przez kilka kilometrów musiałem prowadzić rower. Nie dałem rady jechać. Nadchodzącą noc spędzę na CPN-ie. Nie ma nawet mowy o rozkładaniu namiotu w taką wichurę. 16 sierpnia, sobota, 114 km. Dziś zrobiłem 114 km. Szukam najlepszego określenia tego dnia. Już wiem. Ten dzień był wyjątkowo dynamiczny. Nad ranem napadła mnie wataha psów. Raniły mojego przyjaciela i pocieszyciela, czerwonego pluszowego zajączka, którego na czas podróży przywiązałem do bagażnika. Psy odgryzły mu łapkę. Parę kilometrów dalej, przy jednostce wojskowej, napadł mnie inny bezpański pies. I tym razem moja noga była w tarapatach. W stresie, motywowanym instynktem przetrwania, mocno nacisnąłem na pedał i wyszedłem z zagrożenia bez szwanku. Wieczorem dojechałem do przełęczy Akcakale, nocleg u Turków. 18 sierpnia, poniedziałek, 89 km. Temperatura dochodzi do plus 45 stopni w cieniu. Dziś jechałem Doliną Śmierci. To moja nazwa. Jakie niebezpieczeństwa ma odzwierciedlać? Zabójczo wysokie temperatury, spalone słońcem pustkowia, brak roślinności. Pod wieczór skończyła się droga lądowa i zaczęła woda. Wsiadłem na prom. 20 minut zajęła mi przeprawa promem na drugi koniec lub, jak to woli, brzeg drogi. Mostu nie było. Pod wieczór wjechałem pod olbrzymią górę. Urzekły mnie wspaniałe widoki. Chciałem nawet rozbić namiot w tym miejscu. Tymczasem miejscowe kobiety prawie mnie ukamieniowały i w tym całym rozgardiaszu raczej nie było sensu pytać, o co chodzi. W pośpiechu zabrałem się stamtąd. Dalsza droga prowadziła przez pustkowie. Erkis straciłem swój mapnik, a w domu, w którym nocowałem, chcieli mnie okraść. Kolejnego dnia, po 45 km z Kachty do Silvan, bezpłatnie przewieziono mnie mikrobusem. Wokół pustkowia, niebezpiecznie. To, że samemu na pustkowiach strach, potwierdziło się nie tylko wczoraj, ale i dziś, kiedy w dalszej rowerowej trasie jakieś dwa podejrzane typy rzuciły we mnie kindżałem. Oczywiście zgłosiłem o tym na żandarmerii, ale czy ich zatrzymano? 21 sierpnia, czwartek, 75 km. Rowerem zrobiłem może jakieś 75 km. Na resztę trasy przypadła podróż samochodem. Przed Soguksu widziałem wyschnięte jezioro z dnem pokrytym słoną mozaiką. Zaraz później, dziw nad dziwy, przejeżdżałem obok stożka wulkanicznego, nieczynnego lub tylko uśpionego. Naprawdę, krater miał potężną średnicę. Na pamiątkę zabrałem ze sobą garść skałek wulkanicznych. Czytałem, że jest to najwyżej wzniesiony i o zgrozo nadal aktywny sejsmicznie region Turcji. Przed miastem Ingir trzy kontrole wojskowe. Przez okno samochodu widziałem ośnieżony, majestatyczny szczyt Araratu. Miejscowi mówią, że góra kryje w lodach Arkę Noego. Przed przełęczą Araratu zobaczyłem błyskawice. 22 sierpnia, piątek. Dziś znowu podróż samochodem, 42 stopnie Celsjusza. Mam za sobą dwa ataki dwóch chmar psów. Między Ardahar i Borka jest przełęcz na wysokości 2640 metrów. Spotkałem Niklasa, Fina z Helsinek. Przyjechał tu na motocyklu. 26 sierpnia, sobota. Z Chopa dojechałem samochodem do Trabzon. To miasto portowe, kąpielisko morskie i główne centrum turystyczne tego regionu Turcji, założone przez Greków w VIII wieku przed naszą erą. Niestety z przedłużeniem wizy muszę czekać do poniedziałku, bo ambasada rosyjska w sobotę jest zamknięta, zatem do poniedziałku. Od ludzi pracujących w porcie dowiedziałem się, że jest tu zatopiony rosyjski statek wojskowy. W 1994 roku wpłynął nielegalnie do portu. Przy manewrze uległ uszkodzeniu i częściowo znalazł się pod wodą. Marynarze pokazali mi fragment wydobytej spod wody wyrzutni torpedowej. Jedną śrubę z tej śmiercionośnej machiny dostałem na pamiątkę. W Polsce skonfiskował mi ją mój kolega Robert. 25 sierpnia, poniedziałek.
10-dniowa wiza z Trabzon do Rosji, granica w Soczi, kosztowała mnie $95. Bilet na prom kolejne $70. W dodatku był spóźniony. Miał wypłynąć o 17. Ostatecznie udało mu się to o 22.40. Ładne mi opóźnienie. 26 sierpnia, wtorek. Noc na promie minęła spokojnie. Rano pokrzepiła mnie kawa i 50 gram whisky od studenta z Syrii. Prom płynął z szybkością 40 km na godzinę. Silnik kopcił, dymił i huczał i do tego dwa piękne zjawiska. Widziałem dwie trąby powietrzne tańczące na wodzie, tak zwany palec Boży i bajeczny wschód słońca. O 10 byłem już w Soczi. Odprawa trwała 2 godziny. Wymiana pieniędzy około 10 minut. Gdy prześwietlano bagaż, zamarłem z przerażenia. Myśl, że mogli naświetlić kilkadziesiąt moich filmów fotograficznych, była straszna. Witaj, Rosjo. 27 sierpnia, środa. 83 kilometry. Rosja. Miałem przed sobą trudny teren, co rusz to jakieś podjazdy, nawet do 7 kilometrów. Kierowcy ze Soczi, którzy jechali w stronę Moskwy, poznali mnie z telewizji, z wywiadu, którego udzieliłem w ubiegłym roku. Jeden z nich narysował moją karykaturę w dzienniku podróży. 30 sierpnia, sobota, 107 kilometrów. Przejście graniczne w port Kaukaz. Z Rosji na Ukrainę przedostałem się promem, bez żadnych problemów na granicach. O 19 byłem już na Ukrainie. Nocleg pod namiotem przy torach kolejowych. Tu po stronie rosyjskiej po raz pierwszy zobaczyłem szarańcze. 31 sierpnia, niedziela, 128 km. Wioska Lenine. Nocleg pod namiotem przy domu nauczycieli, emerytów. Rano zaprosili mnie na śniadanie. Z roztargnienia zamiast cukru podali do herbaty kaszę mannę. 1 września, poniedziałek, 132 km. Ukraina, Ukraina. Ogólny deficyt mleka. Pedałowałem 110 km, żeby kupić w sklepie mleko. 6 września, sobota, 100 km. Kodyń. W mieście postawiono pomnik ofiar śmierci głodowej na Ukrainie w latach 1932-1933. Przy pomniku spotkałem chłopca i dziewczynkę. Oboje mieli jakieś 10 lat. Po krótkiej rozmowie z nimi dowiedziałem się, że ich matka była mistrzynią olimpijską w Atenach w 2004 roku w pływaniu na 500 metrów. Minąłem Krym. 7 września, niedziela, 80 km. Fatalna droga na skróty, góry i doliny. Nocleg za Jampolem. Spotkałem Rosjankę, która przed laty pracowała jako masażystka w Białymstoku. 8-14 września. Po 127 km jestem w Grudku. Nocleg w domu u Kosteckich, zaprzyjaźnionych Polaków. Tu przez kilka dni odpocznę. Przed wyjazdem odwiedziłem szkołę polską w Grudku. Uczniów 4 klasy. Wspólnie obejrzeliśmy film z Rosji. 17 września, środa, 64 km. Jestem 13 km przed Przełęczą Jabłonicką w Karpatach. Pada deszcz. Odwiedziłem znajomych. 19 września, piątek, 131 km. Mukaczew, Użgorod, czyli dalszy ciąg deszczowej piosenki zziębniętego rowerzysty. 20 września, sobota, 104 km. Zaczęły się problemy. Zdenerwowałem się, kiedy powiedziano mi, że rowerzysta, czyli człowiek podróżujący na rowerze, nie może przekroczyć granicy ukraińsko-słowackiej. Za symboliczne 100 metrów, które musiałem przejechać w autobusie, do którego zapakowałem się razem z rowerem, zapłaciłem 20 hrywien. Odprawa na Słowację trwała 3 godziny. Po stronie słowackiej 3 razy sprawdzali mi paszport. O godzinie 15.30 na krzyżówce Humenne, Wronów, Stropków zamknąłem koło. Wybierając się w podróż, kierowałem się na południe Słowacji. Powracam zaś z północy tego kraju. Noc spędziłem u starych znajomych. Jajecznica z cebulą na kolację i śniadanie. 21 września, niedziela, 71 km. Zimno i deszczowo. O 13.30 na granicy w Barwinku spotkałem małżeństwo z Berlina. Podarowałem im mój film z Rosji. Byli zachwyceni. W Barwinku tradycyjnie wstąpiłem do baru prowadzonego przez znajomych. Zamówiłem fasolkę po bretońsku za 6,80. Do Krosna przyjechałem o 17.30. Witam moje miasto.